Dobra, zaczynamy. Jesteśmy. Wesołe grzybki, co? Dobra, już jesteśmy na Facebooku. Pisze, że live on Facebook, więc wierzę, że jesteś. O, Klaudia jest hostem już. I am the host now. Well done. Congratulations. Zobaczymy tylko, czy wszystko działa. Jesteśmy na żywo. I mamy 6 obserwujących. Dobrze. Chorurków tak zwanych. No, tylko teraz, żeby było widać. Live on Facebook. Super. Tylko jak to? O, super. Teraz widać nas, tak? No, tylko ja nie wiem. Patrzę jeszcze. Dobra, 8 osób. To myślę, że możemy powoli zaczynać. Okej. Mam nadzieję, że nas słychać. Mam nadzieję, że nas widać. Przede wszystkim Marcela, bo mnie to widzieć nie musicie akurat. W każdym razie. Gdyby coś było nie tak, to dajcie znać. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, właściwie poznawać pierwsze tajniki dla niewtajemniczonych dotyczące ekonomii instytucjonalnej. Naszym gościem jest Marcel Lesik, nasz były członek naszego Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Obecnie dziennikarz w Pulsie Biznesu, wielki pasjonat ekonomii, to mogę was o tym zapewnić. Zanudzam często. Nie, to nieprawda. No i ekspert w swojej dziedzinie, chociaż chyba się zgodzimy, że, no nie wiem jak Marcel, ja słowa ekspert nie lubię, ale na pewno nie powie nam dzisiaj niczego, na czym się, czego nie jest pewny i na czym się nie zna. Także ja oddaję głos Marcelowi. Gdyby ktoś chciał dołączyć do nas przez Zoom, to zapraszam. Jeśli nie, to jesteśmy cały czas na Facebooku i myślę, że później będzie też czas na pytania. Także gdyby ktoś był z nami na Facebooku, to o pytania będziemy prosić w sekcji komentarzy. Tak chyba będzie najwygodniej. To proszę ale później, bardzo. Ale ty je zbierasz. Tak, ja je zbieram. To się zgadza. Dobrze. Dobrze, to dziękuję bardzo za wstęp i oddanie głosu. Właśnie część z was może się zastanawiać przede wszystkim, dlaczego o ekonomii rozmawiamy w kontekście Forum Młodych Dyplomatów, dyplomacji i polityki międzynarodowej. I tematów z tym związanych. I właśnie ten problem porusza dziedzina ekonomii, która dzisiaj mocno przebija się do mainstreamu analizy ekonomicznej, czyli właśnie nowa ekonomia instytucjonalna, która właśnie trochę odpowiada na pytanie, na pytania, które my także jako młodzi dyplomaci, a później już dyplomaci musimy odpowiadać, czyli co zrobić, żeby w kraju żyło się dostatniej, a rozwój gospodarczy był dysponowany w sposób sprawiedliwy pomiędzy mieszkańców, czyli to, co teoretycznie powinno być rolą polityki. Jako że, tak jak Klaudia wspomniała,
Nie wszyscy z członków Forum Młodych Dyplomatów interesują się ekonomią. To na początku chciałem poruszyć kwestie związane z tym, czym ta ekonomia jest, a czym to tak naprawdę nie jest. Mimo że często w poglądach wielu ludzi, także być może części z Was, mogło zostać wprowadzone w błąd dotychczas. Później wprowadzę Was trochę w definicję tego, czym jest ekonomia instytucjonalna i dlaczego jest tak ważna w analizie nie tylko ekonomicznej, ale też politycznej czy społecznej. A później trochę przeprowadzę Was przez taki podstawowy sposób analizy ekonomicznej, właśnie w kontekście analizy instytucji ekonomicznych, czyli to, czym ekonomiści z tej mojej ulubionej działki ekonomii zajmują się na co dzień. No więc przede wszystkim, czym ekonomia jest, a czym ekonomia nie jest. Definicją ekonomii jest badanie, jak społeczeństwa gospodarują swoimi ograniczonymi zasobami, by w jak najlepszy sposób zaspokoić nieograniczone potrzeby. Z tej też definicji, tak jak napisałem, ekonomia nie jest nauką o pieniądzu, ani o tym, jak zachowuje się pieniądz w gospodarce, ani niczego, ani niczym związanym z dyskusją o pieniądzu. Dyskusja o pieniądzu to jest kwestia nauki o finansach i to jest jedna odrębna dziedzina, która co prawda wykładana jest na uczelniach ekonomicznych, natomiast no, wyraźnie się różni od ekonomii. Ekonomia przede wszystkim bada, w jaki sposób gospodarowane są zasoby danej społeczności, a pieniądz jest pewnym pośrednikiem w wymianie tych zasobów, natomiast nie zawsze tak było i część zasobów, wymiana części zasobów następuje bez udziału pieniądza. No i ekonomia to nie tylko właśnie dyskusje o podatkach, budżecie państwa, bezrobociu, inflacji i innych tego typu czynnikach. To jest z kolei taka najbardziej medialna, taka najbardziej, powiedziałbym, też płytka rzecz, która jest znana, myślę, każdemu z Was, ale trochę nie oddaje wagi tego, czym ekonomia tak naprawdę się zajmuje w takim szerszym kontekście. No i tutaj zawarłem parę takich zagadek ekonomicznych, które zadawane są szczególnie dzisiaj w przedostatnim dniu prezydenckiej kampanii, ale też często też z uwagi na trwający kryzys gospodarczy, to znaczy na przykład, dlaczego pewne państwa odnoszą sukcesy, a pewne a niektóre nie. Czy państwa rozwijające się kiedyś dogonią tego króliczka, jakim jest dobrobyt, rozwój, czy też dogonienie jakiegoś konkretnego kraju? W naszym przypadku tym krajem, do którego często aspirujemy, żeby dogonić, są Niemcy. Dlatego można sobie zadać pytanie, co tak naprawdę różni nas od Niemiec, oprócz jakby my jesteśmy na poziomie X, Niemcy są na poziomie X plus ileś tam, zważywszy, że Niemcy są najbogatszym krajem Unii Europejskiej. Co tak naprawdę nas różni, oprócz tej zamożności? No i także powiązane z tym problemem jest pytanie, co rozumiemy przez słowo dogonić Zachód? Czy dogonienie Zachodu to tylko dogonienie niektórych albo wszystkich krajów pod kątem PKB, czy PKB na osobę, czy też te dogonienie Zachodu rozumiane może być w jakiś inny sposób, w jakiś szerszy sposób, czy jakby inaczej mówiąc, czy te dogonienie tego Zachodu w kwestiach pieniężnych jest możliwe bez dogonienia tego Zachodu w innych aspektach politycznych, społecznych, ustrojowych. I tutaj przychodzi właśnie z pomocą na odpowiedź na te pytania ekonomia instytucjonalna, która bada właśnie całościowo problem ekonomicznych zmian wewnątrz państw, jednocześnie wyjaśniając, skąd się wzięły te zmiany, które już się dokonały na przestrzeni historii, ale także badając, co tak naprawdę dany kraj może zrobić, żeby osiągać dalsze sukcesy, żeby adaptować się do zmieniających czasów, do zmieniających technologii, do zmieniającego się społeczeństwa. I tak jak trochę już napisałem w zapowiedzi tego wydarzenia, ponieważ jest to tak szeroka dziedzina, to w te badania ekonomiczne włączani są nie tylko ekonomiści i matematycy, którzy zwykle są utożsamiani z nauką ekonomii,
ale też socjologowie, historycy, religioznawcy, politycy, politolodzy, prawnicy, antropolodzy i wiele innych dziedzin, które są powiązane z badaniem ogólnie tego, jak się zachowuje człowiek i z czego to może wynikać to zachowanie. No i oczywiście takim celem nadrzędnym tej ekonomii, jest ekonomii socjalnej jest badanie jakby próba uchwycenia tego, co jest fundamentalną zmianą w historii kraju, a co jest mało znaczącym szczegółem. No i teraz pytanie, po co ekonomia to bada? Tak naprawdę z tej zapowiedzi mogłoby wam się wydawać, że tutaj tak naprawdę chodzi przecież o politykę, czy też o nauki, o takie stricte dziedziny związane z naukami społecznymi. Natomiast ekonomię, ta polityka i ta socjologia bardzo interesuje właśnie z powodu pierwszego punktu, który widzicie na tym slajdzie, czyli rozróżnienia między wzrostem a rozwojem gospodarczym. Szczególnie dzisiaj, w ostatnich dniach na przykład ukazała się prognoza Komisji Europejskiej co do wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych półtora roku w dalszym okresie. No ale natomiast ona dotyczy tak, tylko i wyłącznie wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy to jest uchwyceniem tylko tych ilościowych zmian społecznych, tych krótkotrwałych, tych, które następują w wyniku pewnych przesunięć w produkcji w kraju, czy też właśnie w tym, że jakaś firma odniosła sukces na rynkach zachodnich i jest w stanie zwiększać swój popyt za granicą, czy też wewnątrz kraju. Więc generalnie tutaj chodzi tylko o takie czynniki ilościowe, natomiast one niekoniecznie są w stanie uchwycić zmiany jakościowe w danym społeczeństwie. No wyobraźmy sobie sytuację, w którym w późniejszym etapie prezentacji będę wspominał o przypadku Rosji, gdzie w Rosji w pewnym momencie, w pierwszej dekadzie lat 2000, Rosja, produkt krajowy brutto Rosji wyraźnie wzrósł dzięki zwiększonej sprzedaży ropy naftowej. No ale mimo wszystko standard życia nie poprawił się na tyle znacząco, na ile mógłby się poprawić, zważywszy na skok w wysokości produktu krajowego brutto. I dzisiaj widzimy, że ten skok był tylko chwilowy, a nie pozostał z nami na dłużej, więc ekonomia instytucjonalna także stara się badać te jakościowe czynniki, te związane z rozwojem gospodarczym, bo tylko rozwój gospodarczy gwarantuje albo przynajmniej drastycznie zwiększa szanse kraju na utrzymanie tego wzrostu. Dlatego, tak jak napisałem, ten proces zmian jakościowych powoduje poprawę jakości życia także w długim okresie i powoduje też zmiany struktury gospodarki, które są korzystne dla życia i obywateli. I tak jak wzrost gospodarczy jesteśmy w stanie uchwycić i mamy do tego odpowiednie miary stworzone, tak uchwycenie rozwoju gospodarczego jest dużo trudniejsze. Są do tego w tym momencie stworzonych wiele wskaźników, natomiast żaden z tych wskaźników nie jest doskonały i nie jest w stanie uchwycić, czy dana zmiana w danym jakby elemencie jest stała, wynika z jakichś reform strukturalnych czy instytucjonalnych właśnie, czy też wynika tylko i wyłącznie z jakiegoś tam boomu w danym sektorze, który pociągnął daną grupę obywateli albo nawet całe społeczeństwo w górę. No i jakby takim credo tej dziedziny nauki ekonomii jest właśnie zdanie, iż aby poprawiać jakość życia obywateli, kraj musi wykształcić zestaw instytucji formalnych, które wykorzystują specyficzne dla danej społeczności instytucje nieformalne. Zaraz wytłumaczę definicję każdego z tych pojęć. Natomiast zbadanie tego jest istotne, dlatego że to się bezpośrednio łączy z definicją ekonomii, którą przedstawiałem na początku. No, instytucje. Najważniejszą osobą w takim współczesnym podejściu do ekonomii instytucjonalnej jest Douglas North, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla za ekonomię historyczną.
który stwierdził, że instytucje to są zasady gry, czyli formalne i nieformalne normy społeczne, które regulują sposób funkcjonowania społeczeństwa i te interakcje społeczne strukturyzują, a organizacje to są gracze w tej grze. Formalnymi instytucjami są wszystkie te spisane prawa funkcjonujące w danym obszarze, czyli to właśnie konstytucja, prawo ustawowe, regulacje, wszystkie oficjalne i powszechne zasady życia społecznego. Natomiast instytucje nieformalne to są wszystkie zasady, które funkcjonują między nami, ludźmi żyjącymi w danej społeczności, które nie są spisane, a mimo wszystko są powszechnie przestrzegane w wyniku transformacji i zmian społecznych na danym terytorium. Jest takim najbardziej skrajnym jakby przykładem, czym może być instytucja nieformalna, jest na przykład wszystkie elementy wynikające z religii. Jak wiadomo, religia katolicka czy chrześcijańska jest obecna w życiu Starego Kontynentu od 2000 lat. No i nadejście tej religii zmieniło pewne podejście do zarządzania państwem, do funkcjonowania społeczności itd., itd. Jeżeli ktoś jest zainteresowany w jaki sposób, no to tutaj właśnie przytoczyłem fragment, jakby odwołanie do książki, która bada właśnie ekonomiczne aspekty Starego Testamentu. Jest tego typu badań więcej. To wskazuje też właśnie tą interdyscyplinarność nauki ekonomii instytucjonalnej, pokazując, że także osoby zajmujące się religią są w stanie, wyłapując pewne aspekty dotyczące gospodarowania wewnątrz tej zbiorowości, wyłapać aspekty ekonomiczne i tą analizą zwiększyć trochę nasze rozumienie tego, w jaki sposób, skąd się bierze nasze zachowanie społeczeństwa. I tak badając te rzeczy, możemy sobie zadać pytanie na przykład, dlaczego na dzień dobry my w Europie, czy w kulturze zachodniej ogólnie podajemy sobie ręce, a w Japonii ludzie na dzień dobry się sobie kłaniają, natomiast słynny przypadek na Arktyce, przywitanie jest przez pocieranie nosów sobie nawzajem, tak? Więc skąd wynikają te zwyczaje? A od takich najbardziej banalnych właśnie typu tego, w jaki sposób się przedstawiamy, do takich, które determinują nasze zachowanie, czy to w sklepach, czy to jako społeczności, czy też dalej, i to powoduje sposób, w jaki później podejmujemy decyzje na rynku, na tym rynku szerokim, nierozumianym tylko jako wymiana dóbr, ale także na rynku choćby organizacji pozarządowych, na rynku polityki i tak dalej. Więc sama teraz definicja samej ekonomii instytucjonalnej. Ekonomia instytucjonalna jako pojęcie pojawiło się zaraz po I wojnie światowej, stworzone przez Torsteina Veblena, norweskiego ekonomisty, w takim klasycznym nurcie ekonomii instytucjonalnej, który opierał się na popularnym wówczas nurcie takiego państwowego interwencjonizmu. Tam jednak sformułowano bardzo ważną zasadę tego, czym tak naprawdę jest rynek, tak? Właśnie rynek jest to wypadkowa interakcja między różnymi instytucjami gospodarki. Niemniej jednak ten nurt ekonomii po II wojnie światowej jakby zamarł, nie miał dalszego udziału w takim mainstreamowym rozwoju ekonomii. Został on dopiero niejako wyciągnięty z martwych w latach 80. XX wieku. Niemniej jednak wówczas osoby, które go wyciągnęły, czyli m.in. Oliver Williamson i Ronald Coase, nazwały ten nurt, w zasadzie Oliver Williamson bezpośrednio nazwał go w jednej z swojej pracy nową ekonomią instytucjonalną, dlatego że ten nurt ekonomii miał w przeciwieństwie do tego klasycznego nurtu opierać się o ekonomię neoklasyczną, czyli bardziej taką wolnorynkową. Z dwoma kluczowymi w kontekście analizy
ekonomii instytucjonalnej wyjątkami, w zasadzie zmianami w takim dogmacie ekonomii neoklasycznej. Pierwsze to jest to, że konsument nie ma nieograniczonej wiedzy, tak jak głosi taki jakby dogmat ekonomii neoklasycznej, a drugie no to, że konsument nie zawsze bywa racjonalny, często w zasadzie jest to grupowa racjonalność, czyli konsument podejmuje decyzje w oparciu o interesy często swojej grupy, niekoniecznie w 100% swojej. I kluczowym aspektem w tej analizie, aspektem, za który zarówno Oliver Williamson, jak i Ronald Coase dostali Nagrody Nobla, jest aspekt teorii kosztów transakcyjnych. Teoria kosztów transakcyjnych generalnie bada formy transakcji, tak? Czyli w jaki sposób dwie strony powinny dokonać, jakby zawrzeć umowę przy założeniu nieposiadania doskonałej informacji o sobie. Bo zazwyczaj przy 99,9% transakcji na rynku strony nie są wobec siebie, nie mają pewnej wiadomości o interesach, czy też o motywacji drugiej strony, ani też o biznesie drugiej strony. Więc tu musiałoby wchodzić w grę zaufanie. Zaufanie na rynku jest rzeczą, że tak powiem, nie do końca pożądaną, dlatego aby minimalizować tę niepewność przy zawieraniu tej transakcji, powstaje pytanie, co należy zrobić. Czy ubezpieczyć tą transakcję, ale tutaj im wyższa niepewność, tym takie ubezpieczenie jest coraz wyższe, więc w jaki sposób tą transakcję zabezpieczyć. No i tutaj oczywiście wchodzi w grę udział państwa, udział społeczności, udział jakiejś zewnętrznej siły, która pozwoli to ryzyko transakcji, które wynika z tej niepewności, zminimalizować. Stąd z powodu tego ryzyka pojawia się analiza tego, w jaki sposób właściwie zewnętrzny aktor, w tym przypadku państwo, system sądowniczy, powinien ułatwiać stronom, które chcą zawrzeć jakąś transakcję, jak sformułować taki system, który pomoże stronom zawiązać taką transakcję. I z tego jakby z tych pytań Ronald Coase sformułował tak zwany teorem Coase'a, którym polecam się zapoznać, który specyfikuje jakie kryteria muszą być spełnione, żeby dana transakcja mogła dojść do skutku, a Oliver Williamson bada, jakby pogłębia ten temat i bada w dalszym ciągu ekonomię stojącą za tym problemem. Natomiast od tego czasu nowa ekonomia instytucjonalna urosła do bardzo dużych rozmiarów. To, co tu widzicie, to jest tylko część z tych najważniejszych elementów zachowań społecznych, które ekonomiści instytucjonalni badają. Jest to właśnie, czy też elementy związane stricte z polityką, na przykład teoria wyboru publicznego ściśle wiąże się z badaniem zachowań przy urnach wyborców. Też właśnie z teorią prawa własności, która jest trochę odbiciem, jakby pociągnięciem tematu ekonomii, teorii kosztów transakcyjnych, przez nową historię gospodarczą, czyli badanie tego, jakby badanie ekonomii wstecz, czyli nieprognozowanie tego, jak zachować gospodarka za rok, dwa, trzy kwartały, tylko właśnie badanie tego, w jaki sposób doszliśmy do momentu, w którym dzisiaj jesteśmy. Za to Nagrodę Nobla dostał między innymi Douglas North. Po takie, wydawałoby się, bardzo niezwiązane z ekonomią idee, tak jak właśnie badanie wpływu moralności na ekonomię, czy też wolności społecznych czy ekonomicznych, badanie właśnie tego, w jaki sposób dyskryminacja wpływa na
z różnego rodzaju wpływa na gospodarkę, czy też właśnie jest też najnowszy nurt, to jest ekonomia szczęścia, czy też ekonomia behawioralna. To są wszystko elementy, które są przez wielu badaczy podpinane jako właśnie elementy nowej ekonomii instytucjonalnej. Natomiast my chcielibyśmy się dzisiaj trochę więcej powiedzieć na temat ekonomicznej teorii zmiany. Ekonomiczna teoria zmiany jest jakby takim elementem, który bada sytuację, w której jeżeli państwo jest w punkcie A, natomiast albo ma ambicje pójścia do przodu i do jakby nadrobienia konkurencyjnej różnicy między sobą a docelową pozycją, albo otoczenie gospodarcze, ekonomiczne, społeczne się zmienia i należy do tego dostosować model gospodarczy, no to w jaki sposób tego dokonać, by uzyskać stabilny rozwój gospodarczy. No i tutaj jest właśnie teoria kosztu transakcyjnego sprowadzona do kwestii typowo związanej z państwem, czyli koszt związany z funkcjonowaniem elementu na rynku, tak? Wynikający właśnie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obydwu stronom po to, żeby były chętne na daną transakcję. I badania dowodzą, że perspektywy rozwoju gospodarczego są tym większe, im większa jest jakość instytucji, jakie państwo dostarcza rynkowi. I tutaj nie chodzi, to też jest taki ważny wskaźnik dwóch elementów, które są kluczowe, które jakby są jakby najważniejszym osiągnięciem ekonomii instytucjonalnej, które politycy często muszą sobie wziąć pod uwagę. Po pierwsze, nie zawsze, w zasadzie nigdy odpowiedzią na problemy kraju nie jest albo więcej państwa, albo mniej państwa, tylko jest więcej mądrych regulacji spójnych ze sobą. I drugie elementem jest to, że każda społeczność jest inna, co znaczy, że fakt, że dane rozwiązanie osiągnęło maksymalny możliwy zysk w kraju A, zupełnie nie oznacza, że może osiągnąć ten sam skutek w kraju B, gdzie instytucje społeczne, instytucje nieformalne są diametralnie różne. Więc argument, który często przytaczają szczególnie politycy w takich krajach jak Polska, że przecież dane rozwiązanie w kraju X zadziałało, więc dlatego je wprowadzamy, bo jest fajne. Więc to jest bardzo zły zawsze argument. Jeżeli słyszycie taki argument, to powinno wam się zapalić lampka alarmowa, bo to, że estoński CIT, czy brytyjski podatek VAT, czy też amerykański sposób regulowania gospodarki zadziałał w tamtych krajach, zupełnie nie oznacza, że także w Polsce taka sytuacja, takie rozwiązanie zadziała z sukcesem i przyniesie pożądane zmiany. Każdą zmianę należy dostosować do otoczenia instytucjonalnego, w którym ma być wdrożone. No i tak, czym jest państwo tak po ekonomicznemu? Znowu cytując Douglasem Northem, państwo to złożony system instytucji i organizacji oferujący na zasadach monopolu i przymusu jednostkom i grupom ochronę tych praw, jak również porządku społecznego i gospodarczego, będącego funkcją norm prawnych i zwyczajowych. W zamian za to państwo opodatkowuje jednostki, firmy i organizacje. I korzystając z tej definicji możemy wyprowadzić już jest taki wniosek, że właśnie taki kontrakt społeczny, kontrakt konstytucyjny powinien spełniać wiele funkcji, między innymi minimalizować straty związane z działalnością polityków i biurokracji, wprowadzić rządy prawa, porządkowaną wolność, ograniczony rząd, podział władzy, ochronę praw własności, decentralizację i deregulację, ład polityczno-prawny jako dobro publiczne, rządy większości przy ochronie prawniejszości, ograniczenie korupcji i tego typu elementy. No tutaj ekonomiści sformułowali jakby różne podziały co do tego, czym takie wyjściowe państwo jest. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że dzisiaj ja z
Klaudią założylibyśmy jakieś państwo, no to na pewno na samym początku, jako twórcy danego państwa, mielibyśmy pokusę, aby w tym państwie być, by rządzić i dzielić, nie dzielić się tą władzą z nikim innym, a wszelkie zyski z prowadzenia takiego państwa, z liderowania takiego państwa zachowywać dla siebie, no bo przecież tyle się napracowaliśmy, żeby to państwo sformułować. Więc wyjściową pozycją państwa, coś co Adam Smith już pod koniec XVIII wieku w Bogactwie Narodów nazwał państwem stacjonarnym, to jest państwo, którym oprócz tej samej wierchuszki cała reszta społeczeństwa uzyskuje niski poziom wynagrodzeń oraz decyzje podejmowane przez skorumpowaną i monopolistyczną elitę praktyki wykorzystują do własnych celów, do niczego innego, czyli generalnie instrumentalne traktowanie całego aparatu władzy tylko po to, żeby przynieść zyski temu, który jest na tym szczycie. Z kolei Douglas North razem z Johnem Wallisem i Barrym Einsteinem sformułowali to cztery elementy, które trochę odzwierciedlają to, jakby uzupełniają to, co Adam Smith sformułował, czyli jakby takim elementami rozpoznawczymi ograniczonego państwa jest wolno rosnąca gospodarka, stosunkowo niewiele organizacji pozarządowych i nieliczna centralizowana struktura rządowa, funkcjonująca bez zgody ludzi, czyli albo monarchia, albo tak jakaś fasadowa demokracja, jak na przykład dzisiaj widzimy w Rosji. No i oczywiście stosunki społeczne zorganizowane odgórnie według koligacji osobistych i dynastycznych. Czyli tak jak mieliśmy kiedyś system feudalny, w którym na górze był król, poniżej byli magnaci, poniżej był szlachta biedniejsza, poniżej był plebs i cała reszta pracujących. I to jest właśnie struktura, którą obserwowano, obserwujemy dzisiaj także w modelach ograniczonego dostępu. Ale z czasem, kiedy to państwo powstaje i często ci założyciele umierają, bądź są pozbawieni władzy prędzej czy później, albo ze swojej mądrości się tą władzą dzielą, wiedząc, że lepiej mieć mały element ciastka, który się prawidłowo rozwija, niż kluczowo trzymać władzę absolutną w państwie, które ma swoje ograniczenia w rozwoju. Drugim elementem, takim państwem 2.0, jest państwo o modelu swobodnego dostępu, czyli przeciwieństwem modelu ograniczonego dostępu Norfa. No i to jest już szybciej rosnąca gospodarka w społeczeństwie obywatelskim z mnóstwem oddolnych organizacji pozarządowych, gdzie jest bardziej większy i bardziej zdecentralizowany rząd, czyli jest trójpodział władzy, jest podział na władzę lokalną i centralną, jest w tej władzy centralnej jest podział na te albo trzy władze, albo generalnie podział władzy w ten sposób, że jakby liderzy nie byli też sędziami i prokuratorami. No i oczywiście stosunki społeczne, które są niezależne od tej wierchuszki, czyli po to, żeby system prawa i rządy prawa miały siłę zwierzchnią nad decyzjami politycznymi. Bardziej szczegółowo zanalizowali to Adamer, Langbeil i Bortel, rozbijając ten model ograniczonego dostępu na cztery elementy, badając dwie zmienne, czyli to, czy w danym kraju system ekonomiczny jest bardziej otwarty i zamknięty, i czy system polityczny jest bardziej otwarty i zamknięty. No i stąd model zbalansowanego zamknięcia jest to, że kiedy oba te elementy stanowią o zamknięciu, tak jak dzisiaj mamy miejsce na przykład w Białorusi, gdzie mimo protestów ciągle dzieli, rządzi Łukaszenko i system ekonomiczny też nie ma, jakby tam nie ma szansy na przedsiębiorczość, na rozwinięcie gospodarki i na działanie w gospodarce bez zgody tej wierchuszki kontrolowanej przez Łukaszenkę. Później jest model niestabilnego zamknięcia, czyli kiedy system polityczny ciągle jest zamknięty, ale system ekonomiczny już jest otwarty. I tutaj takim przykładem jest, jakby Adamer podaje przykład Armenii w latach 2005-2015, ale też niektórym tego typu system przypomina dzisiejsze Chiny, tak? Gdzie system gospodarczy jest bardzo otwarty nawet, natomiast system polityczny jest szczelnie zamknięty wokół dominującej komunistycznej partii.
co ma, dlatego dzisiaj tak dużo się mówi o strukturalnych problemach Chin, dlatego że właśnie posiadając zamknięty model polityczny, nie pozwalając na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pozbawia się szans na taki rozwój gospodarczy, o którym będzie można mówić po upadku reżimu Xi Jinpinga, czy generalnie na przykład po jakimś tam rozpadzie Komunistycznej Partii Chin. A tak naprawdę w przypadku rozwoju krajów trochę o to powinno chodzić. Trzecim rozwiązaniem, takim trochę pośrednim, jest model niestabilnie otwarty, czyli kiedy system polityczny jest otwarty, natomiast jeszcze w systemie ekonomicznym elita dominująca ma kontrolę nad najważniejszymi spółkami. No i model stabilnie otwarty, czyli ciągle system, jeszcze system ograniczonego dostępu, natomiast już z relatywnie otwartym systemem ekonomicznym i politycznym. Natomiast ten ostatni etap jest rzadziej spotykany, dlatego że właśnie to jest jakby taki etap przejściowy, już ostatni krok w kierunku społeczeństwa otwartego. No i pytanie brzmi właśnie o to, czy to jest tylko jeden kierunek zmian? Czy te zmiany społeczne, które obserwowano przez setki lat przed dzisiejszymi czasami, mogą się dokonywać tylko w jedną stronę, czy też można się cofać w rozwoju? Dotychczas dominującym tezą było to, że tylko tak jest, że nie można się cofnąć w rozwoju, że nie można się zamknąć z powrotem z systemu otwartego, że to już jest puszka Pandory, której nie da się zamknąć. Niemniej jednak ostatnie lata, głównie po kryzysie 2008 roku, pokazały, że istnieją kraje, które w zasadzie nie tylko kraje, organizacje, szereg krajów, które wydaje się idą w drugą stronę właśnie poprzez bardzo polaryzacyjną rolę mediów społecznościowych, poprzez umieranie nieformalnych organizacji, jakby różnych klubów społecznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych umierają kluby, w Wielkiej Brytanii umierają tak zwane Workers Club, czy też w ogóle kluby dla dżentelmenów w Londynie, czy też właśnie kluby dla ludzi pracujących na północy Anglii, w Stanach Zjednoczonych to samo, taka społeczna faza jakby socjalizowania się trochę podupada na rzecz takiej twardego sporu politycznego, polaryzacji społecznej, gdzie dehumanizujemy swoich przeciwników politycznych, co obserwujemy także oczywiście w Polsce. No i oczywiście też kwestia populizmu, gdzie populizm w dzisiejszych czasach stawia lud jako tych biedniejszych, niewykształconych część społeczeństwa przeciwko drugiej części ludu, tak zwanych elit, które rzekomo są wrogiem ojczyzny, chociaż często stanowią duży odsetek, a czasem nawet większość. No to jest ewidentny podział społeczny, który stara się jakby zaburzyć tą otwartość systemu ekonomicznego. Ale też nie ulega wątpliwości, że dzisiejsze elity w tych krajach często cofają się nieco w rozwoju, w tym sensie, że zaczynają dbać bardziej o interesy swoje niż osób, które reprezentują. Ale o tym jeszcze opowiem parę słów przy okazji dyskutowania przypadku Wielkiej Brytanii. Oczywiście badając kwestie ekonomii instytucjonalnej, możemy sprawdzić, jakby poszukując elementu, który pozwoli nam badać zmiany tych instytucji, możemy posługiwać się różnymi wskaźnikami ekonomicznymi. To jest tylko część z tych, których można korzystać, które korzystają właśnie ze zmian związanych z badaniem zmian instytucjonalnych, czyli nie tylko uwzględniają w swoich corocznych badaniach postęp gospodarczy,
podstawowych wskaźników, ale też sprawdzają, jak zmieniły się takie bardziej strukturalne, bardziej jakościowe elementy. I to jest część z nich, jest jeszcze wiele innych. Zapraszam na dyskusję. No i teraz przykłady analiz instytucji w danych krajach. To, co widzicie w ramce, to jest taki modelowy przykład tego, w jaki sposób ekonomiści analizują ewolucję instytucjonalną w szczególnych krajach. Tutaj widzicie badanie zmian instytucjonalnych w Korei Południowej, jak na dłoni przedstawioną transformację z początkującego kraju, który został utworzony przez okupantów, aż do transformacji w jedną z najważniejszych i najbogatszych gospodarek świata. Czyli właśnie tak jak dzisiaj mamy w Korei Południowej. Tutaj widzicie, krok po kroku są zmiany, które tak naprawdę wiele z nich nie jest związanych, patrząc na nie, z ekonomią stricte, tylko właśnie z polityką czy zmianami społecznymi, tak? Chodzi głównie z polityką. Dlatego dzisiaj rozmawiamy wracając do początkowego mojego pytania, dlaczego na spotkaniu Forum Młodych Dyplomatów dyskutujemy o stricte ekonomii? Właśnie dlatego, że jak widzicie, zmiany polityczne mają niebagatelne znaczenie z punktu widzenia ekonomii i vice versa zresztą często też. Natomiast przy badaniu zmian w rozwoju gospodarczym zmiany ekonomiczne zmiany polityczne są bardzo ważne i dlatego każde wybory są bardzo ważne, każda rewolucja jest bardzo ważna z punktu widzenia strukturalnej ekonomii, więc dlatego dzisiaj też o tym rozmawiamy. I większość artykułów badających rozwój gospodarczy konkretnych krajów będzie zawierała tego typu tabelkę, tego typu ramkę, tego typu ustrukturyzowanie swojej analizy, oprócz oczywiście opisu, dlaczego dany element, w jaki sposób dany element wpłynął na przejście z punktu wyjściowego państwa ograniczonego dostępu do transformacji w państwo otwartego dostępu. No dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o trzech krajach, o Rosji, o Polsce i o Wielkiej Brytanii. Głównie nie ukrywam, że każdy z tych krajów, dlatego trochę chciałem o nich powiedzieć, no bo z każdych z tych krajów w mojej karierze naukowej i zawodowej na pewnym etapie musiałem albo chciałem przygotować jakieś swoje opracowanie. Wobec tego no, zasięgnąłem trochę wiedzy przy okazji i sporządzania i dzisiaj chciałem Wam o nim powiedzieć. Oczywiście Rosja dzisiaj, szczególnie po niedawnym referendum, silnie związana jest z Władimirem Putinem, którego zacisk pięści na systemie gospodarczym i politycznym jest żelazny. Dlatego tutaj właśnie opisałem, znaczy nie opisałem, to Florian Schleifer opisali, natomiast jakby ukazuję Wam tę koncepcję niewidzialnej ręki, pomocnej ręki i zawłaszczającej ręki. I czym się ona różni? Zdecydowanie w Rosji dominuje w tym momencie zaciskająca się ręka rządu w osobie Władimira Putina, który stoi ponad prawem i wykorzystuje swoją władzę, by wycisnąć z gospodarki najwięcej przede wszystkim dla siebie, a później, jeżeli cokolwiek skapnie, odesłać to niżej do populacji. Wystarczające minimum, żeby utrzymać się u władzy, ale żeby nie musieć się dzielić ze swoim bogactwem. No ale tutaj jest, później pojawia się pojęcie tak renty. Czym jest renta w pojęciu ekonomicznym analizy ekonomii instytucjonalnej? Powiem za rentą, ten rent seeking pojawiający się często właśnie także w ekonomii instytucjonalnej, trochę sformułowany dzięki właśnie znowu odwołuje się pojęcie pogoni za rentą do teorii kontraktów. To zjawisko polegające na dążeniu osoby u władzy do uzyskania korzyści materialnych przez wybieranie wpływu na otoczenie gospodarcze czy polityczne. I o ile jest ono normą w państwach ograniczonego dostępu, jest niemożliwe, nielegalne, a nawet
tak w idealnym systemie, niepożądane także przez społeczeństwo i źle widziane przez społeczeństwo w krajach, które mają otwarty system gospodarczy. Tak. No i w dalszym ciągu Rosja właśnie pokazując, jak wygląda ta kontrola Władimira Putina i dlaczego to jest typowy przykład kraju ograniczonego dostępu. A to jak widzicie, władza wojskowa, wszystkie służby, kontrola co do polityki wewnętrznej, kontrola systemu sprawiedliwości, stanu wyjątkowego, narkotyków i nawet systemu tak zwanego walki z korupcją, wszystko jest powoływane przez prezydenta Rosji, którym jest oczywiście Władimir Putin. Więc prezydent Putin sprawuje pełną kontrolę nad całym aparatem państwa, wszystkich jego elementami, nawet nad systemem sprawiedliwości. To powoduje w zasadzie no, coś, że przeciwko osobie, która cię... A przy tym prezydent Putin nie mianuje na te stanowiska osób, które są mu obce albo które mogłyby wykonywać tę pracę w sposób niezależny, tylko powołuje głównie swoich kolegów i głównie przedstawicieli służb specjalnych, którymi pracował. Tak jak wam wcześniej wspominałem, jakbyśmy się cofnęli do... Albo nawet nie trzeba. Jakbyśmy się cofnęli do tego slajdu, w którym pokazywałem, na czym polega państwo stacjonarne, w którym ludzie u szczytu żywią się głównie pieniędzmi ze sprzedaży dóbr na eksport, bo kontrolują, są to sektory łatwe do kontrolowania przez władzę, no to Rosja jest typowym takim przykładem, gdzie połowa dochodów budżetowych państwa pochodzi ze sprzedaży ropy. To było w 2015 roku, gdzie tam się wiele zmieniło, jeżeli chodzi o cenę ropy, natomiast to pokazuje problem dzisiejszej rosyjskiej gospodarki, ponieważ państwo kontroluje w całości tę gospodarkę oraz tak przez system oligarchiczny, który jest w pełni jednak zależny od Władimira Putina, bo jeżeli oligarcha postawi się prezydentowi, no to wówczas prezydent go aresztuje, generalnie zabije po nocy, gdzie mieliśmy w historii wiele przypadków tego typu zachowania. No więc poprzez tych oligarchów kontroluje system sprzedaży ropy, dlatego i to jest ten układ władzy, jak o którym mówiliśmy tutaj, czyli tak, stosunki społeczne zorganizowane w koligacji osobistych i dynastycznych, czyli właśnie oligarchowie plus Władimir Putin rządzą społeczeństwem żelazną piersią i te praktyki wykorzystywania systemu prawa i administracji do własnych celów są powszechne i w kraju oprócz miliarderów, oligarchów i Władimira Putina, cała reszta społeczeństwa ma raczej niski poziom wynagrodzeń. I teraz Polska. To, co tu widzicie, to jest wskaźnik, to jest ranking konkurencyjności, jeden z tych, który pokazywałem na początku, który pokazuje tak naprawdę, że mimo tego, że możemy się czuć, jakby, że po ciągu ostatnich 30 lat zrobiliśmy istotny postęp w rozwoju gospodarczym, to ciągle widać, że wiele nam brakuje w takich niektórych bardzo ważnych elementach. Jesteśmy na szarym końcu wśród krajów uważanych za rozwinięte, a nawet tych trochę mniej. Tutaj na 64 kraje w tym rankingu Polska zajęła ledwie 39 miejsce w 2020 roku. I to mimo tego, że tak jak tutaj widać, jeżeli chodzi o stricte rzeczy związane ze wzrostem gospodarczym, to byliśmy w czołówce europejskiej, czy nawet światowej. Natomiast czynniki instytucjonalne właśnie, przede wszystkim w Polsce kuleje prawo podatkowe, które jest niezwykle skomplikowane i jest utrudnieniem dla rozwoju gospodarczego. Institutional framework jest tutaj stanowi środkową wartość tej niebieskiej części wykresu. Zajmujemy tutaj 39 miejsce na 60 krajów.
Co oznacza, że mamy naprawdę niezbyt dobrą ten zestaw różnych instytucji. No i oczywiście kwestie takie jak widzicie, nastawienie i wartości są oceniane przez analityków bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o konkurencyjność, bo właśnie hamują rozwój. OECD na przykład wśród barier w rozwoju części krajów wskazuje takie rzeczy jak wykluczenie, stygmatyzowanie mniejszości w danym społeczeństwie, które powodują, że te osoby są znacznie mniej chętne do podjęcia pracy, jak się chowałem, między innymi prześladowanie mniejszości etnicznych, seksualnych, czy też rasowych, ale także taki nacisk społeczny na tradycyjny model rodziny wyklucza trudne części kobietom dostęp do rynku pracy, a jakby ich udział na rynku pracy leży w partykularnym interesie rozwoju danego państwa, no bo im więcej osób w gospodarce, tym większy potencjał gospodarczy, a tu sobie sami go możemy na przykład zabierać, tak? Więc z punktu widzenia gospodarczego to jest problem do walki. Więc inaczej mówiąc, patrzę na te wyniki, mimo tego, że takie wartości stricte związane ze wzrostem gospodarczym notujemy relatywnie na bardzo wysokim poziomie, o tyle klimat dla inwestycji zagranicznych jest bardzo niski, co wynika oczywiście z ostatnich regulacji przez rząd wprowadzanych. Natomiast te trzy czynniki związane z takim z instytucjami i z rozwojem gospodarczym ciągną nas w dół w tym rankingu. To pokazuje, jak bardzo ważne są te kwestie instytucjonalne. A tu widzicie świetny ranking przygotowywany przez World Justice Project dotyczącego państwa prawa. Jak widzicie, Polska od 2015 roku oczywiście spadła. Wskaźnik ten spadł znacząco. Polecam zresztą zapoznać się z tą stroną, z tym rankingiem, bardzo fajnych rzeczy, tam w szczegółach tych danych można znaleźć. Tutaj tylko pokazuję zestawienie na samym końcu. No i jeżeli chodzi o... I oczywiście rządy prawa są bardzo ważnym elementem ekonomii instytucjonalnej i rozwoju gospodarczego, bo tylko posiadając pewne otoczenie prawne, wiele firm jest w stanie zawierać kontrakty, ta pogoń za rentą jest mniej możliwa w państwie respektującym zasady państwa prawa. Ta premia za ryzyko, jeżeli chodzi o niepewność przy zawieraniu kontraktów, jest mniejsza, wobec czego łatwiej takie kontrakty zawiązać. Mniej osób idzie do sądów, decyzje sądów są mniej kontrowersyjne itd., itd. Więc to można sobie bardzo łatwo wyobrazić, dlaczego ten element państwa prawa, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, jest niezwykle, niezwykle ważny. No i tutaj widać niestety, że jak widzicie tutaj regional average, to Polska wyraźnie odstaje od takiej średniej regionalnej, przez region tutaj jest zainteresowana oczywiście Unia Europejska, ale także w regionie naszym, między innymi w porównaniu z Czechami z Czechami i z Niemcami oczywiście jesteśmy dużo gorzej postrzegani. I to jest element też związany z dotacjami unijnymi. Wiem, że to dla niektórych może być bardzo kontrowersyjna teza, natomiast w wyniku swoich badań przy okazji pracy magisterskiej, ale też zamierzam to kontynuować na doktoracie, z badania tych wszystkich wskaźników konkurencyjności, ale też z badania tego, w jaki sposób wygląda sytuacja polityczna i prawna w Polsce w ostatnich 15 latach, można postawić i obronić poprzez analizę ekonomiczną tezę, że unijne dotacje generują co prawda wzrost gospodarczy, natomiast niekoniecznie generują rozwój gospodarczy. Dużo lepsze, wręcz w zasadzie dramatycznie lepsze znaczenie dla rozwoju gospodarczego miało wejście do wspólnego europejskiego rynku niż dotacje unijne, które oprócz tego, że dają pieniądze, tak jak napisałem w punkcie drugim, hamują motywację polityków i ich wyborców do trudnych i koniecznych zmian formalnych, a wręcz je hamują. Przykładów jest mnóstwo, od
z obniżenia wieku emerytalnego, poprzez brak chęci reformy systemu podatkowego, który jest niezwykle skomplikowany i anarchiczny, przez brak jakiejś dramatycznej reformy w edukacji urzędników, którzy ciągle relacje państwo-obywatel jest na poziomie PRL-owym, PRL-u, to znaczy, że państwo ciągle postrzega obywatela jako potencjalnego złodzieja, a i odwrotnie obywatel. Często także w naszym pokoleniu traktują państwa jako wroga, który chce ich wykorzystać i zabrać im pieniądze. Tego typu relacjach rozwój gospodarczy jest niestety utrudniony. No i właśnie innym elementem jest to, no, że te dotacje unijne dają iluzję bogactwa i prowadzą do populizmu. I tutaj jestem pewien, że większość z Was się zgodzi, że no, dzisiaj notorycznie państwa członkowskie Unii Europejskiej, szczególnie te z wschodniej części Europy, jakby jednocześnie ideologicznie nie zgadzają się z Unią Europejską, a z drugiej strony obiecują w swoich programach pieniądze, które mają dostać właśnie z tej Unii Europejskiej, co jest jakby takim podziałem, no jakby oczywiście również stawianie tutaj standardowych granic między my i oni, czyli między elitami a tymi zwykłymi ludźmi. Sytuacji, no, gdzie Unia Europejska, która jest przy tych ludzi, ale też musimy się wszyscy zgodzić jednak przedstawicielami elity politycznej, przyznaje te pieniądze, tutaj jakby ten element hipokryzji jest nieco przemykany, ale generalnie w badaniach instytucjonalnych bardzo da się dowieść, że unijne dotacje przypominają w wielu aspektach coś, co ekonomiści 50 lat temu nazywali chorobą holenderską. Było to zjawisko, w którym w Holandii, w Groningen znaleziono ropę i po kilkunastu latach okazało się, że te gigantyczne zyski i przychody z wydobycia i sprzedaży ropy wcale nie wpłynęły na rozwój gospodarczy Holandii, a wręcz go zahamowało właśnie przez to, że elity nabrały większej pokusy do czerpania do tego pościgu za rentą, co obniżyło znacznie środowisko instytucjonalne w Holandii. I trochę też z tym mamy do czynienia dzisiaj w polskiej polityce z powodu dotacji i sposobu ich funkcjonowania. Podobne przykłady można znaleźć, jeżeli chodzi o wszelkie inne formy dotacji, czy to w Unii Europejskiej, czy to w formie dotacji tak zwanych rozwojowych, które bogate kraje udzielają biedniejszym. I na koniec chciałem powiedzieć parę słów o Wielkiej Brytanii. Część z Was, ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że mam trochę bzika na punkcie tego kraju i jestem taką pozytywnie zakręcony, jeżeli chodzi o śledzenie na bieżąco wszystkich kwestii związanych ze Zjednoczonym Królestwem. No ale niestety przez ostatnie lata bardzo można było zauważyć elementy dowodzące tezy, iż ten rozwój gospodarczy państw może zmierzać także w tym drugim niekorzystnym kierunku, czyli w kierunku obniżania wzrostu gospodarczego, obniżania, jakby spadania z tego poziomu otwartej gospodarki, systemu o dostępie otwartym do tych systemów o ograniczonym dostępie. No i tutaj listowałem parę faktów. Przede wszystkim w Wielkiej Brytanii po tym, jak po kryzysie w 2008 roku i działaniach rządu, które wprowadziły tak zwaną politykę zaciskania pasa oraz dokapitalizowały banki. Prawie 3 miliony ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, znaczy nie skrajnym, w ubóstwie, mimo tego, że wszyscy członkowie rodziny pracują. Realna środkowa wartość wynagrodzeń, czyli środkowa, czyli z pominięciem tych najbogatszych, czyli tylko z punktu widzenia tych medianowych ludzi, ludzie medianowe w wynagrodzeniu była niższa, czyli po uwzględnieniu inflacji była niższa o prawie 4%, 6,7% w 2018 niż w 2008 roku. A więc ludzie realnie byli biedniejsi, mimo tego, że dane wskazywały na wzrost gospodarczy, co pokazuje różnicę między wzrostem gospodarczym a tym rozwojem gospodarczym. No i teraz kwestie związane z taką typową właśnie instytucjonalnością problemu, które wykształciła taka, a nie inna polityka gospodarcza rządu. Czyli
2/3 Brytyjczyków w 2018 roku stwierdziło, że działalność banków nie leży w najlepszym interesie wszystkiego społeczeństwa, mimo tego, że jest wspierane przez państwo. Co poważniejsze w kontekście systemu politycznego, 2/3 społeczeństwa nie czuje się reprezentowana przez partie polityczne zasiadające w Izbie Gmin. Według badania Element Just Barometer w zeszłym roku jedynie 40% społeczeństwa wierzy w podstawowe instytucje Zjednoczonego Królestwa jako otwartego ładu gospodarczego, czyli rząd, parlament, wybrany w wolnych wyborach, wolny rynek, media, działalność organizacji pozarządowych. 53% uważa, że system społeczno-polityczny ich zawodzi i potrzebują jego zmiany. I w związku z tą zmianą co czwarty obywatel gotów byłby poprzeć w wyborach silnego lidera pomijającego w swoich działaniach parlament czy sądy, byle tylko realizował politykę, z którą oni by się bardziej utożsamiali. To są to jakby niepokojące sygnały, które wykorzystane przez daną partię czy frakcję mogą doprowadzić do degradacji instytucji. A podobne oczywiście widujemy oczywiście w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, nawet we Francji, w innych krajach Zachodu. To jest niebezpiecznym trendem i jak widzicie tutaj realnie zmiany polityczne, dyskusje o Brexicie, o Trumpie, o Kaczyńskich, o Macronie, o populizmie ma bezpośredni związek na sytuację gospodarczą i ekonomię tych krajów i uchwycenie takich problemów ekonomicznych, które są bardziej strukturalne niż takie drobniejsze problemy ekonomiczne. Polityczne. Na koniec chciałem zaproponować takie dwie książki. Jedna jest bardzo łatwo dostępna w księgarniach, druga już chyba trzeba sprowadzać. Jedna to jest książka Neila Fergusona Wielka Degeneracja, która analizuje właśnie trochę sposób, w jaki aktualnie społeczeństwo, właśnie to, co przypomniałem przy okazji Wielkiej Brytanii, to analizuje to także na przykładzie Wielkiej Brytanii, Stanów, Australii, generalnie świata Zachodu. Trochę oczywiście w bardziej rozbudowany sposób. No i książka Bena Sasa, senatora Bena Sasa, o tym, w jaki sposób te, jak wspominałem, te społeczności lokalne, które się rozpadają, to właśnie senator Ben Sas trochę w bardziej oczywiście zgłębiony sposób analizuje zmiany w tym zakresie i ich wpływ na naszą postawę polityczną. Oprócz tego, jeżeli jesteście zainteresowani, to mogę Wam w każdej chwili przesłać w formie PDF są książki związane stricte z ekonomią instytucjonalną, czyli na przykład Why Nations Fail, które tłumaczy przyczyny upadku pewnych krajów właśnie pod kątem instytucjonalnym, a także jest książka w drugą stronę, czyli o tym, w jaki sposób kraje odnoszą z jakiego powodu część krajów nosi sukcesy, a drugie nie. To tyle ode mnie. Dziękuję. Proszę Klaudię, jeżeli jeszcze nie zasnęła z mojego przemówienia, o zabranie głosu i przytoczenie pytań, jeżeli jakieś się pojawiły. Już jestem. A, jesteś. Aha. Jestem, tylko musiałam się odciszyć. Obudzić. Nie widzę pytań, jest komentarz. Ekonomia ma wpływ na wszystkie dziedziny, a szczególnie obecną sytuację. Piotr się z tobą zgadza. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś pytania, to jeszcze minutkę, dwie poczekamy, myślę. Bardzo ci dziękujemy, Marcel, za twoją prezentację wyczerpującą. Ja się dużo dowiedziałam, ale może nie każdy jest też takim amatorem w tej dziedzinie jak ja. Nie bądź do siebie taka surowa. Halo, wiesz, co to Bazylea 3, więc wiesz. Halo, halo, mamy jakieś pytanie? Tak. Ja chciałam powiedzieć, że również bardzo dziękuję za prezentację, która mi się bardzo podobała i z którą się bardzo zgadzam. I skojarzyło mi się takie zdanie, które usłyszałem u mnie na studiach ekonomii, bo studiowałem ekonomię jakiś czas, że każda ekonomia jest polityczna. Mi się wydaje, że to jest świetne podsumowanie tego, o czym tutaj mówiłeś.
Czy zależy, co miał na myśli? Często się o tym zapomina właśnie, że za każdym jakimś poglądem ekonomicznym czy wizją państwa stoją określone wartości, określona polityka, taką jakie państwo wybiera. Jakby. Tak. Dzięki. No tak, tak jest, chociaż pamiętajmy, że polityka i ekonomia często oczywiście są mieszającymi się aspektami, jeżeli obserwujemy to, co się dzieje, co widzimy w wiadomościach. Natomiast trzeba pamiętać, że oprócz tej tak zwanej ekonomii normatywnej, czyli tego elementu ekonomii, który wartościuje pewne kierunki rozwoju, tak? Czyli mamy lewicę, która dąży do równości, do bardziej tam, powiedzmy, społecznie sprawiedliwego społeczeństwa, a z drugiej strony mamy, powiedzmy, liberałów, których celem numer jeden jest uwolnienie gospodarczego potencjału swojego społeczeństwa. To jest troszkę co innego niż takie bardziej obiektywne badanie wpływu poszczególnych działań polityków, które już dokonano, albo które się wykonują, na to, w jaki sposób dane państwo ma potencjał w rozwoju w dalszym etapie. Tak? W sensie ja też bardzo, oprócz tego, że nie lubię i mam alergię na to, jak ktoś mówi, że ekonomia jest nauką o pieniądzu, tak samo zawsze lubię wyłączać spoza, jakby mówić o tym, że ekonomia to też nie tylko jest kwestia związana z polityką, w tym kącie, że nie można instrumentalnie traktować ekonomii i jakby no, są pewne rzeczy, które są stałe w ekonomii, niezależnie od tego, czy powie to Partia Razem, czy Konfederacja, czy Wszyscy Pośrodku w Polsce, to po prostu pewnych faktów się nie oszuka. No i właśnie to jest ten aspekt, który często ucieka w analizowaniu codzienności politycznej, tak? Czyli wielu polityków bardzo by chciało, żeby ekonomia zawsze działała tak, jak oni chcą, a nie jest to zawsze prawdą. Więc bardzo bym unikał jednak twierdzeń, które by jakby wtapiały ekonomię jako narzędzie w rękach polityków, bo to nie do końca jest prawda. Okej, okay. No ja nie widzę żadnych pytań tutaj. Tylko znowu Piotr tutaj skomentował, że wpływ ekonomii zmieni się w Unii Europejskiej w polityce obronnej, zwłaszcza, że Unia Europejska utraci swój wpływ, swoją moc. No już temat na inną. Chyba temat na dłuższy, inny, osobny spotkanie. Ja się chyba zgadzam, chociaż nie moja area of expertise, znaczy akurat Unia Europejska, okej. Ale w takim układzie myślę, że możemy kończyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękujemy. I mam nadzieję, że jeszcze zdecydujesz się dla nas poprowadzić taki wykład w przyszłości. Spoko, pomyślimy. Dziękujemy bardzo wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobra.